Mamy dzisiaj 1 sierpnia, początek miesiąca, jakby nie patrzeć. Godzina chwilę po drugiej. Po drugiej, po 14, bo ktoś by sobie mógł pomyśleć, że jest godzina druga w nocy, ale dzisiaj jest jasno, talerzujemy po pszenicy dzisiaj. Jadę w szagę delikatną, żeby trochę pole się wyrównało. Talerzujemy, bo spadło wczoraj około... Wczoraj spadło około 5 litrów, przedwczoraj około 10 litrów, tak? No i jedziemy, zobaczcie, trochę tu mi się jeszcze czarne zimy wywala, już widzę, że jest trochę sucho, bo ziemia trochę przeschła. Przeschła jest druga godzina, no i zobaczcie, co się robi, jak wjeżdżam w dołek, gdzie jest dołek. Trójka, trzecia klasa ziemi gdzieś tutaj jest. Tam trochę na górze może być trochę taka mozaika, trzecia A, trzecia B. No i czarna ziemia się wywala, no i robota idzie, fajnie o to chodzi, deszcz popadał, no to zakładamy talerzukę i lecimy latać po pszenicy. Zobaczcie, jaka czarna ziemia się wywala. Trochę sypu też tu się wywaliło, bo widzę, słoma nie pozbierana. Szymon nie dokładnie pozbierał. A pszenicy, słomy w tym roku opór. Było bardzo dużo, pszenica była taka no, w miarę po 7 ton sypała, więcej nie chciała dać. Tu w tym dołku wiadomo, jak było trochę lepiej, to się lało, jakby nie patrzeć. Zobaczcie, co ciągnik robi. Spalanie tu mi pokazuje 20 litrów na godzinę, ale to godzinę czasu to 3 hektary opieprze ze spokojem, nie? Przekadę tutaj za głośno. 1700 obrotów, to jest lekko ponad 13 na godzinę, 13,3, 2 dokładnie. No i robotę robi, nie? Robotę fajną robi, bo ściernisko też nie za wysokie jest. Po jęczmieniu zimowym, jak jeździłem, no to było sucho, wiadomo, wcześniej nie chciało trochę, nawet nie chciało padać. No to tak dopiero robota zaczęła się robić przy 17-18 na godzinę, jak miała prędkość konkretną. Właśnie muszę trochę sobie tutaj teraz wyprostować, bo trochę mi uciekła. No ale mówię, gdzie jest dołek, to fajna czarna ziemia się wywala. A gdzie już zaraz grząbka lekka, będzie troszkę górka wyżej, no to za chwilę trochę już widzicie, zobaczcie, sucha ziemia się wywala. Wczoraj wieczorem wyjechaliśmy, to było coś koło 19. No tylko roboty dzień trochę jeszcze też było i dopiero wieczorem mogliśmy wyjechać. No to za mokro było, talerzka tak się olepiała, że no nie było sensu jechać dalej, bo talerze olepione, wały olepione i kto by w mokrym robił, a dzisiaj fajnie przez noc, jeszcze w nocy słyszałem właśnie tam, że popadało, no to fajnie, rano się porobi, pasza się poogarnia, tam porobi, poszrytuje i koło południa sobie mówiłem, że wyjadę i potalerzuję to. Zobaczę, co będzie po jarym, bo jeszcze jadę tam na drugą działkę obok. Zobaczę, co po jarym będzie. Po zimowym fajnie robota idzie, a po jarym powinno być lepiej, gorzej, to się okaże. Jedną działkę tu już skończyłem, 2 hektary. Teraz wjeżdżam na następną, za rowek, jakby nie patrzeć, ten cholerny rów. Tak to bym przez całe leciał, a tak to rów jest i czeka, aż go ktoś skanalizuje. Dobra,
duże poprzeczniaki chyba biorę. W miarę prosto jest, widzicie? No, może teraz w miarę prosto jest. Odnośnie talerzówki, talerzówka robi taką robotę, że odnośnie jaka by nie była pogoda, jaka by nie była atmosfera, znaczy się atmosfera, jakie nie byłyby warunki do pracy, czy jest sucho, czy jest mokro, wiadomo, jak jest sucho, no to ona też robotę zrobi, a strzał w dziesiątkę to ustąp talerzówką. Po gorczycy, jak jeździliśmy, no to gorczyca była tak gdzieś, ja wiem, dobre 60 cm może miała, to jak przejechaliśmy, to było normalnie mak. Śladu nie było, że tam w ogóle coś tym, nie? Że coś w ogóle rosło. Już talerze już widzę, że tak uciekają, że mówię do taty właśnie, że któryś jeszcze 2-3 lata i może 2 i trzeba będzie talerze z przodu na tył przekładać, nie? Talerzówka przede wszystkim musi być masywna, to wtedy robotę zrobi, a jak jeszcze Rubin ma talerze fajnie pod kątem, no to dopiero, nie? Bo to lepiej wszystko podetnie, spulchni. Jest ok. I tu wcale głęboko nie jadę, bo gdzieś na około, ja wiem, 7-8 cm głębiej nie. I zobaczcie, co się robi. Zobaczcie, dojdź ma co robić, kurczę, bo jak już pieprzę na większą głębokość, to się, że trochę tutaj stęka i spalanie nawet podchodzi pod 30. Nie, wszystko z głową, tak żeby delikatnie zrobić. Ściąć to i będziemy niedługo, już podejrzewam, może za miesiąc gdzieś już będziemy na siew walić, bo tu przyjdzie jeszcze jęczmień zimowy, przyjdzie przyszły rok. Całe 5 hektarów pszenica była przed tym właśnie. Będziemy raczej w tym roku wszystko orać. Taka mozaika tutaj jest, no to wypadałoby to poorać, bo siać na talerzówkę tutaj się nie opłaca, bo jest ziemia różna, jest, o, że tak powiem. Nie wiadomo, jaki znowu, jaki rok będzie i widzicie, no, może potem, nie, potem może wyjdę pokazać, jak głęboko jadę i zobaczycie, że efekt jest, nie trzeba wcale głęboko jechać, żeby efekt był, nie? Miałem pojęcia, że w tej opasce tak się głowa może pocić. Mówię, kurczę, chwilę ponagrywałem, ale już jest co robić. Sąsiad tam właśnie też jeździł, teraz właśnie zjechał. I też właśnie uciekając ze szczelinką z pola, bo już ziemia będzie wypoczęta pod zboża następne, pod zimówki. Po co to ma leżeć czy porastać, jak może być już zjechane, nie? Wczoraj też na wieczór właśnie mieliśmy włożyć gnojowicę tam z róż. No i co? I okazało się, że pierwsza beczka ładnie załadowana, już zalana. Już podchodzę do ciunika, żeby tam przestała ciągnąć, żeby ją wyłączyć. Co się stało? Słyszę, że beczka przestaje ciągnąć i z tyłu, jak joskiny mają skiny, wszystkie beczki w sumie mają szkiełka z tyłu, no to patrzę, że gnojowica się leje. Mówię, co jest, a tam szkiełko wyleciało, nie wiem, czy pod ciśnieniem wypieprzyło, czy co, i miała być robota, roboty nie było i skończyliśmy i dzisiaj dopiero chyba tam Szymon to zakłada, bo też nie było od rana. No i dopiero zacznie włożyć to tam działkę dalej. Po pszenicy właśnie trzeba to uskroić, bo już mówię, ruszta pełne, nie ma gdzie spuścić, a gnojówka też by, gnojowica mogła być już wywieziona właśnie, że po prostu tu jeszcze talerzuje, no to robota byłaby jak ta lala, nie? No tu sąsiad jeszcze nie ma po rzepaku nawet pojeżdżone, jest trochę porośnięte.
Tobiasz, jeśli oglądasz, czemu nie jeździcie jeszcze? Siedzie w ścieżce, to ciężko go utrzymać. Też kurczę. Też nad GPS-em myśleliśmy właśnie, bo miał być wpisany na wniosek, ale nie był i to taka trochę lipa. Co nic nie zrobi. GPS-a może mieć w ręku nawet, nie? Mówię, na ścieżki wjeżdżam, no to wiadomo, jak na ścieżki to on zaraz ucieka, koła są szerokie, no to będzie uciekał, nie? O. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, nie? Czy muszę vlogi właśnie ze żlifą montować, tu jak sprzężyta kosiliśmy i tam chyba się mu jednego nagrał, także dwa, może trzy będą ze żliw, ale tak to nic poza tym, bo po prostu nie było czasu, żeby to tam montować. Się wyjeżdżało rano, wracało się wieczorem i człowiek był zaś wyrąbany. A po nocach to ja przy kąpie nie będę siedział. Bo to ja się tym zajmuję, Szymon aby nagrywa, a Kuba montuje, nie? Teraz widzę, że coraz mniej ze Steadicamem latam. Dronem jeszcze, tak, jeszcze, ale rzadko kiedy ten aparat już się chce zakładać na tego stabilizatora. No i co? Filmy będą, wiadomo, ale no myślę, że teraz częściej vlogi się będą pojawiać z prac. Ale podsumowanie myślę zrobię jeszcze. Film ze żniw też będzie. Coś tam było. Z jesieni praktycznie nie mam materiałów w ogóle. Aby tam trochę jak buraki były siane. No i ze żniw do tego, także w tym roku z filmami pod muzykę będzie trochę lipa. Piszcie w komentarzach, jak tam wy daleko z pracami jesteście. Może dzisiaj jeszcze na fanpage'u będzie zdjęcie. To będziecie wiedzieli, kiedy ten vlog był nagrywany. No właściwie jakoś sierpnia dzisiaj, tak? Już sierpnia. Żniwa zakończyliśmy przedwczoraj. Na usłudze. No i jakoś kosiłoby się jeszcze, wiadomo, kombajn nowy, no używany, ale dla nas nowy, no kurczę, swoje pokosił, fajnie, trochę roboty mieliśmy, ale wiadomo, że mógłby pokosić tak naprawdę drugie tyle. Maszyna ledwo dotarta. Nic, trzeba czekać na przyszły rok. Zobaczymy, co na przyszły rok będzie. Może plony będą jako takie lepsze. Głębiej jak na ścieżce? O. Ale to pole ucieka, jak się jeździ, kurczę. Raz przy razie. Tak samo jak z koszeniem jest. Tata zawsze na okrągło kosił, a teraz się widzę, nauczył, że raz przy razie i to dosyć często właśnie, rzadko kiedy tam jeździ w koło i tak jeździ raz przy razie, to pole wtedy ubywa. Wyjdę może teraz, jak dojadę do końca i pokażę wam właśnie, jak to tam, jak to głęboko pojadę, nie? Się wydawałoby, że nie jest wytależowany, ale jest poderwany z ziemi. Należka do dołu, tempomat out. Pokażę wam, jak to wygląda. Dalej. Zobaczcie, tu jest
1 cm, tu więcej nie ma. Wcale głęboko nie idzie, nie? Widać to, pewnie widać. Zobacz, jaka ziemia czarna, fajna, przemuknięta. Żeby tak fajnie, kurczę, za miesiąc było. Za miesiąc, za półtora, za dwa. Gdyby to chciało padać, zobaczcie, buraki. Sąsiad tutaj ma, no to w ogóle nie chcą praktycznie rosnąć, bo co to pada? Buraki już są załatwione. Buraki są już załatwione i znowu będzie tak jak w poprzednim roku, że na zero znowu. I na razie się nie zanosi za to, żeby padało. Te 15 litrów, co spadło przez te dwa ostatnie dni, no to jest jakiś ratunek, chociaż na te kukurydze to tu mają właśnie ludzie posiane, ale buraki może jeszcze jakby tak spadło z 50 litrów tak przez dwa dni, to jeszcze coś by się tam uratowało, ale tak to one są załatwione, są ugotowane. Ale do tego odniesiemy się pewnie dopiero, jak będziemy kopać i też będzie blok pewnie z tego. Jeszcze dwa lata jeszcze na pewno buraki będziemy mieć. Rok na pewno. Może ten drugi jeszcze też tam, jako płodozmiot jeszcze. Ale potem to już schodzimy całkiem z buraku. Pieniądze są jakie są za to, a ciągle nas mają robić w chuj za przeproszeniem. Jak padać nie chce, rosnąć też nie chcą, a cukrownia jeszcze ci tak podkręcają jeszcze. Wszystko trzeba zapłacić, holdera, odbiór. Zobaczcie, jaki jest idealny przejazd. Tak jak na przykład łączę się z talerzówką. Zobaczcie, wygląda jakby było, jakby po 6 metrach było tak fajnie. Talerzówka w dół. Słuchajcie, będziemy kończyć tego vloga. Może coś potem jeszcze dogram. Może coś potem dogram. No i co, będę się żegnał z wami. Piszcie jeszcze, czy byście chcieli może vlogi pod muzykę. Początki pod muzykę. A ja postaram się to ogarnąć. Do następnego. I piona, trzymajcie się, na razie.